Nas życia tak, a więc wielbimy Cię, wielbimy.
Witajcie, chwała Chrystusowi, dzisiaj jest 22 kwietnia 2023. Witajcie na kanale Ewangelizujmy Biblijnie. Pastor Artur Jankowski z tej strony. Witajcie w polskich zborach biblijnych. Słuchajcie, dzisiaj długo oczekiwana informacja na temat konferencji, na którą Was serdecznie zapraszamy. Już wiemy miejsce i wiemy kiedy. Kiedy 24 i 25 czerwca tego roku, piękny czas, początek wakacji, oczywiście sobota i niedziela, a miejsce, no, centrum Warszawy, słuchajcie. Zapraszamy do centrum Warszawy, wspaniałe miejsce w jednym z biurowców, bardzo dogodny dojazd. Wszystkie informacje będą podane dla ludzi zainteresowanych, którzy zechcą nas zaszczycić swoim wizytą, tak? I przyjdą. Słuchajcie, nie podajemy dokładnie adresu w tej chwili, w tym momencie, ze względu na to, że miejsca są limitowane. Sala ma pewien limit, więc jest, no, kto pierwszy, ten lepszy. Na tej zasadzie sprzedajemy bilety. Dlaczego sprzedajemy bilety? Dlatego, że ktoś musi zapłacić oczywiście za catering, za jedzenie, za salę. No musimy te koszta pokryć, tak? Wszyscy razem. Więc bilety będą do sprzedania już pod koniec przyszłego tygodnia. Zaczynamy od piątku przyszłego tygodnia. Bilety będą dostępne, bilety wstępu będą dostępne na naszej stronie. Zapraszamy na naszą stronę, która już jest gotowa. Link do naszej strony Polskie Zbory Biblijne będzie zamieszczony pod tym nagraniem i na tej stronie będzie w przyszłym tygodniu, w piątek, czyli za tydzień, w piątek, będzie zakładka specjalna, pod którą to będzie można dokonać zakupu biletu wstępu na naszą konferencję. Tematy jak zwykle gorące. Ci, którzy byli na konferencji, wiedzą, że nie zawiodą się. Tematem przewodnim będzie: cóż mamy czynić, jak mamy żyć, aby w pewnym momencie, to jest temat rzeka i temat mega ważny, ja uważam, że najważniejszy w naszym życiu. Cóż mamy czynić, jak mamy żyć, aby kiedyś w niedalekiej przyszłości nie usłyszeć od naszego Zbawiciela: idź precz, nigdy Cię nie znałem. To jest temat przewodni naszej konferencji. Będzie oczywiście jeszcze inny temat, który będzie w dniu kolejnym, następnym. Temat bardzo ważny, z pozoru może drugoplanowy, ale łączący się temat działania złych sił, złych mocy w tej chwili, w ostatnich dniach na świecie, na naszej ziemi, po której chodzimy. To jest wszystko razem połączone, słuchajcie. Nie bagatelizować, proszę Was, abyśmy nie bagatelizowali tych tematów, bo są one mega ważne, uważam, że najważniejsze, czyli jak żyć, aby nie usłyszeć: idź precz, nigdy Cię nie znałem, od naszego Zbawiciela, bo to tak w pigułce Wam podaję. I jest to połączone z działaniem sił złych sił, złych mocy, które są realne i które w tej chwili działają, mega działają na naszym świecie, na ziemi, po której chodzimy. Będzie również wykład z tak zwanej, z tak zwanego tematu demonologii. Jest to temat nefilimów, który również poruszymy, i będzie otwarty panel Q&A następnego dnia, czyli w niedzielę, w drugi dzień konferencji. Będzie Q&A, czyli questions and answers, pytania i odpowiedzi. Będzie panel, który będzie odpowiadał na Wasze pytania. Serdecznie zapraszamy, powtarzam jeszcze raz, 24-25 czerwca tego roku, początek wakacji, gdzie? Centrum Warszawy, bardzo, bardzo miłe miejsce, wspaniała sala, wszystko będzie gotowe, z cateringiem również,
Dlatego bilety wstępu, bo ktoś musi pokryć te koszta i oczywiście z dużym wkładem my te koszta pokrywamy, natomiast musimy tą część, która tam pozostanie, rozłożyć na wsparcie od Was, tak? Dlatego właśnie, stąd właśnie bilety. Bilety do kupienia już w przyszły piątek. Będzie specjalna zakładka, powtarzam, na naszej stronie internetowej można będzie dokonać zakupu biletu. Bilety będą, uwierzcie mi, na pewno w bardzo przystępnych cenach. Każdego będzie na te bilety stać. Natomiast uczulam jeszcze raz, limit miejsc jest. Są to miejsca limitowane, ponieważ sala ma jakąś tam objętość, prawda? Więc w zależności od tego, kto pierwszy kupi bilety, ten będzie oczywiście mógł przyjść, tak? Miejsc stojących, siedzących niestety nie będzie. Więc powtarzam, pilnujcie, jeżeli macie ochotę, zapraszamy serdecznie. W przyszły piątek zaczynamy sprzedawać bilety. To odnośnie konferencji. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Następny temat, który powiem, to jest temat, o którym mieliśmy też dzisiaj wspomnieć. Jest to temat, słuchajcie, pewien temat, który dotyczy snów i wizji, mistycyzmu, tego typu spraw. Ostatnio też usłyszałem właśnie, stąd nawiążę teraz właśnie do tych snów, do tych wizji, bo to jest temat też głęboki, który łączy się z fałszywymi prorokami, z fałszywymi nauczycielami, z działaniem diabolicznym na świecie, który jest. Usłyszałem niedawno, że w jakimś tam zborze na zachodzie kraju jeden z pastorów powiedział: o, Jankowski, pastor Jankowski to sny, to wizje, no i tak za bardzo my tutaj w to nie wierzymy, my kierujemy się tylko literą, Biblią, absolutnie nie idziemy w stronę snów czy wizji, także trzeba uważać na tego Jankowskiego, no bo no jakżeż to, no sny, wizje, absolutnie, no to nie powinno mieć miejsca. Tego typu, słuchajcie, believe it or not, jeżeli dacie wiarę, jeszcze są takie zbory, a może ich będzie coraz więcej na świecie, które, szczególnie w Polsce, które w ten sposób podchodzą do tematu wiary i na tej bazie, na tej podstawie chcą zbudować relacje z Jezusem Chrystusem, z Jahuszą, z Bogiem, z Jahwe. Słuchajcie, o tym tutaj poświęcimy większą część czasu dzisiaj, bo jest to temat mega ważny, naprawdę mega ważny. Oczywiście zaczniemy od wyjściowych wersetów, które są jakby takim fundamentem, taką podstawą, od tego trzeba wyjść, aby zrozumieć temat snów, temat wizji, i później zobaczymy, jak to się przekłada na Słowo Boże, jak to się przekłada na Biblię, jak to się przekłada na realne nauczanie, na wiedzę, którą czerpiemy ze Słowa Bożego również i oczywiście od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który działa w nas poprzez swojego Ducha. Słuchajcie, czyli od tych dwóch bazowych miejsc zaczynamy, jak zwykle, bo już takie nagrania były chyba ze dwa, no ale wśród tych paru lat, wśród tych setek nagrań mogły umknąć, więc pójdziemy najpierw do Joela, Księga Joela w Starym Testamencie, podeprzemy to Nowym Testamentem. To są mega wersety, które są niezwykle ważne. Księga Joela 2, niektóre Biblie, Księga Joela 2:28, niektóre Biblie, Księga Joela 3 od pierwszego. Ja akurat korzystam z UBG w tej chwili, z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i tutaj zaczynamy czytać od Księgi Joela 2 i będzie to werset
Wiecie co, najpierw, no może nawet od 27 przeczytamy. I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, czyli wśród ludzi, którzy chodzą w przymierzu, tak? Że ja jestem Pan wasz Bóg i że nie ma żadnego innego, a mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Joela 2,28 UBG. Jeszcze raz powtarzam. 27 werset. I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela. Że ja jestem Pan wasz Bóg. I że nie ma żadnego innego, a mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. Pan Bóg tutaj mówił, Jahwe przekazywał informację, że przyjdzie taki czas, że dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, in the midst of the Israel, czyli wśród Izraela, że nie jestem tylko w arce, że nie jestem tylko w namiocie zgromadzenia, tylko jestem wśród całego ludu. Rozumiecie? To jest ta różnica. Że nie jestem, nie działam tylko w systemie lewickim, który był dany za karę, tylko działam wśród szeregowych członków mojego ludu Izraela. Rozumiecie? To jest ta różnica, bo oni na to czekali. Dlatego Pan Bóg tutaj, Jahwe, mówi, zapowiada coś, że przyjdzie taki czas, że dowiecie się, że ja jestem wśród wszystkich członków Izraela. Ktokolwiek ma szczere serce, prawdziwe, ukorzone serce, chodzi w przymierzu i woła do mnie, to dowie się, że jestem z nim. Nie przez kapłana jakiegoś tam wybranego, nie w jakimś tam namiocie, tylko w nim będę, w tym szeregowym, zwykłym człowieku, który chodzi w przymierzu, jest członkiem Bożego ludu Izraela. To jest mega przesłanie. Czytamy dalej, co za tym idzie. I stanie się potem, że wyleję swego ducha na wszelkie ciało, to jest zapowiedź tego, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy. Niedługo święto Pięćdziesiątnicy, Szawuot już będzie, nastaje 27-28 maja. Słuchajcie, kochani, to jest następny exciting news, prawda? I stanie się potem, że wyleje swego ducha, nie czyjegoś ducha, nie trzecią osobę, tylko ja w postaci duchowej wleję się w was. Przyjdzie taki moment, jeżeli będziecie tego warci, oczywiście. O tym kiedy indziej, między innymi na konferencji. I stanie się potem, że wyleję swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie. Uwaga! Będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny. Słuchajcie, a wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, czyli będą mieć wizję. Przyjdzie taki czas. To nie był jeszcze ten czas wtedy. To nie był czas wtedy. To było 700-600 lat zanim Jahwe przyszedł w ciele. To nie był jeszcze ten czas. Jahwe zapowiada, że przyjdzie dopiero taki czas, że powszechnie będzie wylany duch, że powszechnie będą sny, będą wizje. Ten czas nadchodzi. Jeszcze go nie ma, ale ten czas będzie. Czytamy dalej. Nawet na sługi i służebnice wyleje w tych dniach swojego ducha. I ukażę cuda na niebie i na ziemi. Krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień Jahwe, dzień Pana, wielki i straszny. Oczywiście nie dla nas wielki i straszny. Dla nas wielki z innego powodu, ale na pewno nie straszny. Wielki i straszny w sensie bojaźni, prawdziwej bojaźni i strachu będzie dla tych elit, które w tej chwili są krnąbrne elit twardego karku, sługusów diabła. Dla nich to będzie dzień straszny. Dla nas będzie to dzień ostatecznego rozrachunku ze złem, prawda?
i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, to jest werset, który mnie wyprowadził z kościoła Rzymu. To jest ten werset. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, kto wezwie imienia Jahwe, naszego Boga, zostanie wybawiony. Każdy. Ja się tak usiadłem, zastanawiałem, mówię, to przecież Kościół Rzymu bezczelnie kłamie, no. Bezczelnie kłamie, bo mówi, że nie ma zbawienia poza Kościołem Rzymu. A tu się okazuje się, że każdy, kto wezwie imienia Boga, zostanie wybawiony. Bóg ma imię przecież swoje, prawda? O tym też za chwilę. Zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jak powiedział Pan, jak powiedział Jahwe, to jest w resztkach, które Jahwe powoła. Słuchajcie, na sekundę odskoczę i powiem wam jeszcze bardziej exciting news, jeszcze większy mega news, który się w tej chwili dowiecie. Jesteście w momencie, gdy pierwsi słyszycie tą informację. Nie dosyć, że mamy wspaniałą stronę internetową, dzięki naszym gig experts, czyli ekspertom, którzy się zajmują high-tech, to mamy jeszcze wspaniałą aplikację, nad którą pracują nasi bracia, aplikację, kochani, Biblii, aplikację Pisma Świętego, aplikację, która uwolni nas od tych zakłamanych tłumaczeń, aplikację, która poza tym, że ma tłumaczenie powszechnie znane do tej pory, takie jak UBG, czy może Brytyjka, nie wiem, co tam jeszcze będzie, bracie. Ja już widzę, że ona jest, ta aplikacja, ona jest w tej chwili generalnie 90% gotowa. Jest kwestia teraz przełożenia i przygotowania jej do tego, aby można ją było sobie ściągnąć, tak? Ona będzie zapewne dostępna w App Store, w Android Store, w tych wszystkich tak zwanych sklepach internetowych, którą aplikację będzie można sobie pobrać. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby to było absolutnie 100% bezpłatne dla wszystkich, ale jest to naprawdę exciting news. A teraz jeszcze większy exciting news wam powiem, że pracujemy bardzo ciężko, szczególnie ci bracia właśnie, którzy się tym zajmują. High-tech brothers, będę ich nazywał. Oni pracują nad tym, aby wreszcie i nareszcie stworzyć Biblię na podstawie, użyć bazy tłumaczeniowej, na przykład z UBG, natomiast przywrócić oryginalne słowa, takie jak właśnie Jahwe. Nie być w tych słowach typu Pan, typu Bóg i tak dalej, bo w oryginale brzmi oryginał brzmi, z oryginalnego zwoju brzmi Jahwe. Więc jakiż to Pan, jak to jest Jahwe, prawda? To jest imię, pod którym to imieniem Pan Bóg Wszechmogący, Jahwe, się przedstawił w Starym Testamencie. Dlaczego to zostało zmienione? O tym może kiedy indziej, innego dnia. Te słowa będą przywrócone z oryginału, tak jak dokładnie jest w oryginale. Nie będzie już trzeba się tutaj pocić, zatrzymywać, zastanawiać, tylko tak jak z oryginalnego jest zwoju, tak będziemy czytali. Zamiast zmienione Pan, będziecie widzieli oryginalne Jahwe. Tak jak zmienione na Kościół, Eklezja, będziecie czytali oryginalne zgromadzenie, prawda? Bo to przywraca sens. To, co oni zrobili, jest bezpośrednim, według mojej opinii, atakiem na tożsamość naszego Boga, naszego Stwórcy, Jahwe. Tak to wygląda, słuchajcie. Wiele rzeczy będzie poprawionych, tak, sprawdzonych ze Strongiem, sprawdzonych z interlinią i przywróconych, tak jak powinno to mieć miejsce już dawno temu. Ktoś nieźle się nagłówkował, aby te rzeczy pozmieniać, aby ten atak przeprowadzić. My, nasze zgromadzenie pracuje nad tym, aby to przywrócić do oryginalnego zapisu, tak jak to było w oryginale zapisane. I teraz ten końcowy mega news, słuchajcie, mało tego, że będzie on w wersji elektronicznej, to pracuję na tym osobiście, aby był również wydany w druku.
w druku, dokładnie tak jak słyszycie, nie dosyć, że wersja elektroniczna, która może być niedostępna za jakiś czas. Pamiętajcie, papier to papier. Również pracujemy nad tym, żeby wyszła pierwsza wersja w druku właśnie polskich zborów biblijnych. Tak to wygląda. Cudowne to jest. To, co się dzieje, jest po prostu cudowne. Zapraszamy serdecznie. Przechodzimy dalej do tekstu. Jak już żeśmy tutaj przeczytali, co było zapowiedziane w Joela, co Jahwe przekazał przez proroka Joela, to pójdźmy i potwierdźmy to oczywiście. No mówię, to są takie flagowe na razie wersety, które wszyscy znacie, ale musimy sobie je przypomnieć. Pójdźmy do Dziejów Apostolskich, do drugiego, kochani, do drugiego rozdziału i w drugim rozdziale ja bym chciał, no generalnie to się czyta od 17 wersetu, ale ja bym chciał przeczytać od początku, żebyście mieli ten glimpse, żebyście wszystko tutaj dobrze zrozumieli. Więc Dzieje Apostolskie 2, drugi rozdział od pierwszego wersetu, kochani. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Oni byli jednomyślni, jednego ducha. Pamiętajcie, nie było dwutorowości nauczania, tak jak tutaj pan w krawacie próbował pół roku temu i do tej pory nie zapomniał, bo demony mu nie dają żyć i cały czas atakuje, próbuje się przedzierać swoimi nagraniami. A tu się okazuje, że 2 tygodnie minęły, nagranko powstało i 16 odtworzeń. Coś nie tak. Panie w krawacie, zastanów się pan, co pan robisz, daj pan spokój, panie, idź pan, get alive, idź pan, zobacz pan, jest słońce piękne, wspaniały, jest pogoda niesamowita, lato za oknami, idź pan się przejdź, daj pan sesiana, jak to się mówi, bo nic pan nie wskurasz. Jak jest raz otwarte przez Jezusa Chrystusa, tak nie będzie zamknięte, bo nikt tego nie zamknie. Dociera do pana, panie w krawacie? Jedziemy dalej. Drugi werset. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, czyli działanie Ducha Świętego. Gołębica, wiatr, to już wiemy, że to jest działanie Ducha Świętego. I wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Tam brudu się nie znalazło. Gdyby tam był brud, do tego by nie doszło. Mówię wam od razu. Gdyby tam było zwiedzenie, mówię wam od razu, do tego by nie doszło. Dlatego Pan Bóg przesiewa. Nieraz ludzie mówią, ojej, dlaczego myśmy, no szkoda, żeśmy stracili tego człowieka. Szkoda, że on odszedł. Szkoda. Jeżeli chodzisz w przymierzu, nie żałuj, bo Bóg Wszechmogący wie doskonale, jak przesiać, kogo odstawić, kogo odsunąć, żeby Ciebie chronić, żeby chronić świętości, czystości danego zgromadzenia. Nie stawiajcie oporu. Jeżeli ktoś chce iść, let them go, niech idą. Rozumiecie, o co chodzi? Jak jest jakaś nieczystość, Duch Boży Święty Duch nie będzie wlany. Bóg będzie dotąd czekał, aby wlać swojego ducha, aż nie będzie przesiane i nie będzie zdezynfekowane i nie będzie czyste. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Czytamy dalej, kochani. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Czyli co? No cuda zaczęły się dziać. Cuda po prostu. Bo to był znak tego, że Bóg jest z nimi, prawda? Czyli co były? Owoce. Od razu było widać owoce. Jak to by było, jakby nic się nie wydarzyło? No nic się nie wydarzyło. No nic. No oni by tylko powiedzieli, że no nam się wydaje, że... Nie. Tu są owoce. Widać owoce. Od razu czytamy. Owoce. Dla wszystkich, żeby wszyscy widzieli. Niesamowite owoce. Czytamy dalej. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem. Ze wszystkich narodów pod niebem, bo Jerozolima była takim tyglem, takim jak jest dzisiaj. To też jest tygiel narodowościowy. Absolutnie. Oczywiście, że tak. To samo dzisiaj jest, co było wtedy. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku. Czyli niesamowita rzecz się stała, tak? Owoce, jeszcze raz owoce. 7. I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia.
czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Znak zapytania. Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapodacji, w Poncie i Azji. Zobaczcie, jakie spektrum jest wymienione narodów, języków różnych. Dalej, we Frygii, w Pamfilii, w Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. To są owoce niesamowite. I zdumiewali się wszyscy i dziwili, mówiąc jeden do drugiego, co to ma znaczyć? Lecz inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem. Czy dzisiaj takich mockers, takich szyderców nie ma? Czy nie ma takich szyderców dzisiaj? Są, jest ich pełno. Tak samo usłyszałem, że się upiłem młodym winem. W cudzysłowiu przysłowiowym, dlatego, że mam sny i mam wizję. Dlatego, że są wspaniałe owoce. Jankowski jest pijakiem i pije młode wino. I dlatego nie warto go słuchać. O tym zaraz. 14. Wtedy stanął Piotr z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Tak jak ja robię teraz. Mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Innymi słowy, Piotr stoi i krzyczy do nich wszystkich, mówi: Hey guys, pay attention! Uważajcie! Zwracajcie uwagę na to, co teraz powiem. Bo nie rozumiecie, co się dzieje. Oni nie rozumieli, co się dzieje, kompletnie nie rozumieli. Zaczęli szydzić. Tak samo jak szydzili z Noego. Tak samo jak szydzili ze wszystkich bożych mężów, proroków i ludzi Jahwe kiedyś. Tak samo i ci szydzili z nich. Tu nie ma żadnej różnicy. I tak samo szydzą z nas. I z was będą szydzić. Pamiętajcie o tym. I co Piotr powiedział? Co powiedział apostoł? Apostoł, który znał Jezusa Chrystusa i z nim chodził cały czas. I był jego uczniem. Co powiedział? Czytamy dalej. Oni bowiem nie są pijani. To jest duchowe. Jak wam ktoś zarzuci, że mówicie bzdury, że opowiadacie głupoty, boście mieli sen, boście mieli wizję, bo owoc jakiś przyszedł od Boga, jest czysty, to krzyczcie tym ludziom, mówcie, my nie jesteśmy pijani, my wiemy, kto nas dotknął. Rozumiecie? Jak sądzicie? Bo jest dopiero 3 godzina dnia, ale to, co jest, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. Piotr mówi. Piotr mówi o tym proroctwie od Jahwe, przekazanym przez proroka Joela setki lat wcześniej. To, cośmy czytali przed chwilą. O tym Piotr mówi. I cytuję teraz proroka Joela. Proszę bardzo, te same słowa czytamy. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleję z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki. Pamiętajcie to. Pamiętajcie to zdanie, które teraz przeczytałem. I będą prorokować wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia. Będą mieć wizję, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą, co? Prorokować. Dwóch świadków w Księdze Objawienia, co będzie robić? Prorokować będzie, tak? Rozumiemy się? I ukażę cuda na niebie, w górze i znaki na ziemi, na dole, krew i ogień i kłęby dymu. Jest zapowiedź działania Jahwe, działania ducha Jahwe, ducha Chrystusa, ducha Jahuszy, ducha świętego w nas. To jest to, co jest zapowiedziane. I teraz, kochani, pójdziemy do pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, pamiętajcie,
do 5 rozdziału, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział i przeczytamy wersety 20 i 21. 20 i 21. Cudowne, święte słowa kolejnego apostoła. Apostoła Pawła. Czytamy. Ducha nie gaście, 19. Proroctw nie lekceważcie. Don't you dare, Paweł mówi. Nie waż się nawet lekceważyć proroctw. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. To są mega istotne, ważne słowa. Proroctw nie wolno jest lekceważyć. Ktoś powie, no ale których proroctw? Których proroctw? Przecież Paweł nie mówi o proroctwach od proroków zapisanych już wcześniej, bo to oni wiedzieli doskonale, że tego nie wolno lekceważyć. Prawda? Bo to było kanonem, to były pisma święte, o których oni wiedzieli, więc oni by tego nie lekceważyli. O czym on mówi tutaj? Których proroctw nie lekceważcie? Ano tych, które były zapowiedziane, że będą miały miejsce po wylaniu powszechnym Ducha Świętego. O tych proroctwach mówi Paweł. To są proroctwa, które w ostatnich dniach Jahwe zapowiedział, że da. A proroctwa dostajemy głównie w snach, głównie w wizjach. To są proroctwa. Co wy myślicie, że tutaj starszy jakiś dziadek z włosami siwymi, z laską przyjdzie, stanie, jakiś hologram będzie, albo się zmaterializuje, przyjdzie, usiądzie i powie, no będzie tak, tak, tak i tak. Weź sobie, Arturku, zeszyt, weź długopis, flamaster i zapisz, bo ja ci to mówię. Czy tak będzie? Nie. Tak to nie działa, kochani. Wiecie, jak to działa? Zaraz przeczytamy z Biblii, jak to działa. Jak działa Jahwe, jak działa Jezus Chrystus, czyli jak działa Jahwe w swoim obrazie, przez swojego ducha, jak przekazuje proroctwa i jak, w jaki sposób przekazuje informacje. Zawsze przekazywał. Od początku przekazywał w ten sam sposób. W ten sam sposób przekazywał. I tych proroctw nie wolno jest lekceważyć, nie wolno jest ignorować, nie wolno jest z nich drwić ani szydzić. Te proroctwa trzeba mieć w sercu, trzeba je pamiętać, trzeba je znać i trzeba przesiewać to, co otrzymujemy. Co tu jest napisane? Trzymajcie się tego, co jest dobre. Jeżeli macie informacje we śnie, jeżeli macie informacje w wizji, trzymajcie się tego, co jest dobre. Czyli sprawdzajcie te proroctwo ze Słowem Bożym zapisanym w Piśmie. Sprawdzajcie te proroctwo poprzez prośbę w modlitwie o potwierdzenie tego od Jahwe, od Boga. Sprawdzajcie. Słuchajcie, pójdziemy tak szybciutko teraz musimy pójść, kochani, do Jana, pierwszy list Jana, tu będziecie mieli potwierdzenie od jeszcze kolejnego, następnego apostoła. Pierwszy list Jana, idziemy do 4 rozdziału. Pierwszy list Jana, 4 rozdział i 1 werset. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 werset. I czytamy. Umiłowani. Umiłowani. Do kogo on się zwraca? Do braci się zwraca, do sióstr się zwraca, nie do obcych ludzi. On pisze list, do swoich pisze list i mówi tak, pisze w liście, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. A co on nie wiedział, że duch sobie tak po prostu nie przyjdzie? Przecież duszek taki sobie nie przyjdzie, duch byle jaki tak po prostu, tak? Zmaterializuje się. Nie, przecież on mówił o snach, o wizjach. Prawda? Ewidentnie. Mówił, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, który do was przychodzi w śnie,
który do was przychodzi w wizji. Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie te duchy. Badajcie te duchy. Jeżeli wszystkie przekazy by były złe, to po co miałby to pisać? Po co miałby to mówić? Powiedziałby: odrzućcie wszystkie sny, odrzućcie wszystkie wizje. Ale on tego nie powiedział. On tego nie napisał. On powiedział, potwierdził to, cośmy przed chwilą czytali, co Paweł powiedział. Badajcie i zostawcie dla siebie to, co dobre. On to samo tutaj przekazuje i mówi: umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie te duchy, czy są z Boga. To są słowa kolejnego apostoła Jana. Gdyż, dlaczego? No czytamy. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Fałszywych, czyli pseudo po angielsku, pseudo proroków, w cudzysłowie pokazuje Boga, Jahwe, bo to nie są prorocy Jahwe. Zaraz o nich dwa słowa wam powiem. Dam wam konkretne przykłady. Za chwileczkę już, za momencik. Poczekajcie. Apostoł wyraźnie ostrzega. Mówi: uważajcie i badajcie. A jak nam Jezus Chrystus powiedział, że mamy badać? Jak mamy badać? Literalne Słowo Boże to jest jedna rzecz, ale diabeł jest bardzo sprytny i przebiegły i może takie przekazy dawać, które mogą być neutralne dla niewprawnego oka. Te przekazy mogą być neutralne dla niewprawnego oka i ktoś może nie wyłapać ze Słowa Bożego. Więc jak Jezus Chrystus nam, nasz Zbawiciel, powiedział, że ultimately, końcowo i bez wątpliwości mamy sprawdzać przekaz. Jak mamy sprawdzać? Jak mamy odsiewać tych fałszywych nauczycieli? Jak? Tylko i wyłącznie po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie. Po owocach, pamiętajcie, jakie są owoce, tak poznacie, czy to jest fałszywy nauczyciel, czy to jest prawdziwy nauczyciel. Pamiętajcie o tym. Po owocach ich poznacie. Bo oni mogą mówić piękne słowa. Oni mogą wiersze układać. Oni mogą poezję pisać. Oni mogą uśmiechać się wspaniale. Oni mogą jedzenie rozdawać. Oni mogą różne rzeczy robić. Ale owoc zgniły zawsze wyjdzie. Jak to się w staropolskim przysłowiu mawiało, słoma z butów zawsze wyjdzie. Pamiętacie takie przysłowie? Owoc zawsze będzie. Z owocu zawsze zobaczycie, kto jest kim. Rozumiecie? I o tym jest tutaj mowa. Powtórzę jeszcze raz, bo to jest mega ważny werset. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. I teraz przyszedł czas, dam wam dwa przykłady. Dam wam dwa przykłady. Więc pierwszy przykład. Jest osoba, której się jaśnie i ona mnie widzi, jak ja jestem bardzo ciężko chory. Jestem bardzo ciężko chory, jestem słabnący, jestem blady i ta osoba mnie trzyma za rękę i podtrzymuje mnie. Gdyby ona mnie nie trzymała, to ja bym upadł i bym umarł. To są jej słowa. Gdybym ja cię, bracie, nie trzymała, to byś upadł i byś umarł. Tak chory byłeś w tym śnie. Tak w tej wizji byłeś chory. No i ja taką rolę odgrywam tutaj. No ja cię trzymam, ja cię podtrzymuję. Słuchajcie, jak ja to usłyszałem, od razu mi się czerwona lampka zapaliła, bo to jest żywcem wyrwane z objawień Fatimy. Jestem tak mocna, tak silna, pani mówi, że trzymam rękę mojego syna, która jest karzącą ręką i ma miecz. Mój syn trzyma miecz w ręku, ale ja jestem tak mocna, tak silna, że mojego bezwolnego syna
rękę tak trzymam i ja powstrzymuję od kary naród nasz ojczysty, ja powstrzymuję. To ja jestem taka mocna, taka silna, że mam taką moc, ja powstrzymuję. Gdyby nie ja, ten naród polski by już dawno był skąpany w karze, we krwi, pożoga by się działa, ale że ja powstrzymuję karę, to ja powstrzymuję mojego syna, dlatego tak się jeszcze nie stało. Więc dlatego do mnie nabożeństwa odprawiajcie w soboty, w każdą ostatnią sobotę, czy tam pierwszą, już nie pamiętam, nie ma znaczenia. Do mnie, bo to ja jestem ta mocna, ta silna, ta, która przynosi wam ulgę w utrapieniu, zbawienie. Jestem współodkupicielką przecież, prawda? Bo wspólnie odkupiłam. Jara, 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 jara. Można to słuchać, słuchać, czytać, czytać. To samo usłyszałem od tej kobiety. W międzyczasie, miesiąc za miesiącem mija, pół roku za pół rokiem mija, tydzień za tygodniem mija, ja jestem zdrowy. W międzyczasie przyprowadzam ludzi z szamba, z gnoju takiego przysłowiowego, ulicznego do Boga. Nawracają się ludzie, cuda się dzieją, ludzie się chrzczą masowo, ludzie są uzdrawiani masowo w międzyczasie. Ja się fantastycznie czuję, wszystko jest super. Mało tego, teraz na przykład przechodzę przez fajny detoks, bo czas przyszedł, gubię wagę, czuję się jak nowonarodzony i z ciała, nie tylko z ducha. Także słuchajcie, wszystko odwrotnie się dzieje. Diabeł działa na zasadzie odwrotności, rozumiecie? Jeżeli Pan Bóg powiedział sam w Starym Testamencie, jeżeli zobaczycie człowieka, który mówi o sobie, że jest prorokiem i jego proroctwa się nie wypełniają, to znaczy, że nie jest ode mnie, że to nie jest mój prorok. Pamiętajcie o tym. Rozumiecie, o co chodzi? Także taki prorok jest fałszywym prorokiem, jest pseudoprorokiem. To jest jego owoc. On wydał owoc fałszywego proroctwa. Obserwujcie takich ludzi. Obserwujcie. Bo to jest significant. To jest bardzo mega ważne, aby obserwować, co powiedzieli, a co się naprawdę dzieje. Rozumiecie, o co chodzi? Drugi człowiek koło Kielc, słuchajcie, miał mężczyzna też sen, też miesiące temu, że miałem oczy diaboliczne, jak szatan miałem oczy, że się zmieniłem w szatana. W międzyczasie oczywiście owoce odwrotne, zupełnie odwrotnie się dzieje, tak? Owoce są Boże, powiedziałem, są uzdrowienia, ludzie się nawracają. Zupełnie jest co innego niż on widział we śnie. Dlatego właśnie apostołowie ostrzegali: badajcie duchy, które się ukrywają, podszywają w snach i w wizjach. Badajcie te duchy, bo to jest mega istotne. Sprawdzajcie je z owocami. Sam Jezus Chrystus nakazał. Sprawdzajcie, patrzcie, bo poznacie po owocach. Rozumiecie, o co chodzi? Niesamowite to jest, ten cały przekaz. A teraz przejdźmy do tak zwanego w cudzysłowie mistycyzmu, którym to niby ja się posługuję, i zobaczymy, jak to się ma, czyli jak się ma fakt, że ja mam sny, że mam wizję, że widzę, co się wydarzy, że słyszę, co się wydarzy w snach i nie tylko, bo są wizje w realu również, które też czasami miewam, i nie tylko ja, bo i wielu ludzi miewa takie wizje w realu, nawet właśnie dzięki Jahwe w naszym zgromadzeniu, to nie tylko jestem ja, jest wielu. Jakby oni tu wszyscy wyszli, jakby wam powiedzieli tutaj na wizji, to by wam włosy dęba stanęły. Tu nie ma dnia, żeby ktoś nie miał w naszym zgromadzeniu wizji. W śnie, żeby nie miał snu, żeby nie miał, nieraz wizje w realu są. Marcela tata miał wspaniałe niedawno wizje w realu, słuchajcie. To są niesamowite rzeczy.
Niesamowite rzeczy. Wyobrażacie sobie, że my się modlimy tutaj, jest Pascha, ja zaczynam modlitwę i może tą modlitwę na Pascha, ta modlitwa, dziękczynna modlitwa. Wziął chleb, wziął kielich, tą modlitwę. Ja zaczynam. 5-10 sekund, ja zaczynam modlitwę i w trakcie tej modlitwy tata Marcela, nasz brat Zbyszek, który jest na Mazurach. Ja jestem tu w centrum Polski, on jest na Mazurach. I on mało nie zemdlał, bo dostał wizję, zobaczył, jak wyglądała ostatnia wieczerza, tak zwana, z Jahuszą, z Jezusem Chrystusem i z uczniami, w realu jak to wyglądało. On mało nie zemdlał. Słuchajcie, to są niesamowite sprawy, niesamowite. To jest człowiek, który jeszcze 1,5 roku temu, 2 lata temu absolutnie nie był nowonarodzony, nie był nawrócony. 2 lata temu, już nie pamiętam, przepraszam, nie chcę powiedzieć dokładnej daty, bo to tylko Bóg zna dokładną datę, tak? Ale to są tego typu ludzie, to są tego typu wspaniałe wiadomości, cuda, które Pan Bóg działa przez takich ludzi. To są właśnie wizje i sny. Zobaczymy, jak w Biblii, w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, jak significant, jak ważne, jak istotne są przekazy, które Pan Bóg nam przekazuje w snach i w wizjach. Zobaczymy. Pójdziemy sobie na taki mały tour i sprawdzimy, jak to wygląda, słuchajcie. Pójdziemy po tych dwóch flagowych, fundamentalnych miejscach, które już Wam przeczytałem. Teraz pójdziemy do na przykład Księgi Liczb 12 do Księgi Liczb 12 pójdziemy, bo to właśnie zaczniemy od Starego Testamentu. Księga Liczb 12 i przeczytamy, słuchajcie, niech to będzie od 1 wersetu do 6 będziemy czytali, słuchajcie. Wtedy Miriam i Aaron mówili źle przeciwko Mojżeszowi z powodu etiopskiej kobiety, którą pojął. Pojął bowiem za żonę Etiopkę. I mówili, czy Jahwe przemawiał tylko przez Mojżesza? Czy nie przemawiał też przez nas? A Jahwe to usłyszał. A Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Jak pokora jest istotna, jak pokora jest ważna. Czytamy tutaj. Dalej, 4. I nagle Jahwe powiedział do Mojżesza, Arona i Miriam. Wyjdźcie we troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. Wtedy Jahwe stąpił w słupie i obłoku. Niesamowite. Stanął u wejścia do namiotu i wezwał Arona i Miriam, a oni przyszli oboje. I powiedział do nich, słuchajcie teraz moich słów. To mówi Stwórca, Jahwe. Jeśli będzie wśród was prorok, ja, Jahwe, objawię mu się wizji. Wizji mu się objawię. Będę mówił do niego we śnie. Drogi pseudonauczycielu, skądś tam w zachodniej Polsce, ja się ciebie zapytam, człowieku, mienisz się być nauczycielem Pisma Świętego, mienisz się być nauczycielem Słowa Bożego, mienisz się być pastorem, prowadzisz, jesteś liderem podobno, prowadzisz zgromadzenie jakieś. Czy to był mistycyzm? Czy to był mistycyzm? Pytam się jeszcze raz. Czy zapowiedzi, które czytaliśmy, były zapowiedziami o mistycyzmie? Tylko dlatego, że ty nie masz takiego daru, tylko dlatego, że ty masz zakryte przez to, jak żyjesz, przez to, że nie jesteś ukorzony, bo nie możesz być, bo już mi to od razu mówi, że nie jesteś ukorzony przed Bogiem. Jeżeli tylko dlatego, że ty nie masz takiego daru, nie widzisz, nie słyszysz, a mienisz się być nauczycielem, tylko dlatego, że ty nie widzisz, nie słyszysz, atakujesz, oskarżasz fałszywie innego
pastora, innego nauczyciela, innego biblistę, że on widzi i słyszy, to musi popaść w mistycyzm? Ty wiesz, co to znaczy w ogóle mistycyzm? Wiesz, że mistyczność to jest generalnie komunikacja zapoczątkowana przez człowieka, bo to jest ważne, komunikacja z duchami? Czy widzisz, żeby Mojżesz sam się chciał komunikować w jakiś sposób z jakimiś duchami? To jest mistycyzm. Bracie, jeśli mogę cię w ogóle tak nazywać, opamiętaj się i zastanów się, co ty wygadujesz za bzdury. Herezję wygadujesz, głupoty wygadujesz. Wizje i sny to jest pierwsza forma komunikacji Jahwe z człowiekiem przez tysiąclecia. Przez tysiąclecia każdy z proroków miał wizję i miał sny. Każdy z apostołów miał wizję i miał sny. Wszyscy, którzy chodzili posłusznie i wypełniali wolę Jahwe, widzieli i słyszeli Jahwe w snach i w wizjach. Dociera to do ciebie? To jest słowo Boga. Ty, co mówisz, jest niebiblijne. Pamiętaj o tym. Pójdziemy dalej. Pójdźmy do Mateusza 1, teraz do Nowego Testamentu i przeczytajmy w Mateusza 1, słuchajcie, w Ewangelii, przeczytajmy. Niech to będzie, kochani, 20 werset. 20 werset. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Jahwe ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjść, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co w niej jest poczęte, jest z Ducha Świętego. Jahwe wiedział, Bóg wiedział, że ma przekazać w jakiś sposób Józefowi, żeby jednak wziął Miriam za żonę, tak? I jaką formę komunikacji wybrał? To była forma communication of choice. To był wybór zawsze Jahwe. Komunikacja była we śnie. Komunikacja była przez wizję lub też przez sen. I tak się działo. Taką formę wybrał. Powiedz mi, drogi bracie z zachodniej Polski, który mienisz się być pastorem, powiedz, w jaki sposób Jahwe zadecydował, że ochroni, obroni i wyniesie na piedestał innego Józefa w Starym Testamencie? W jaki sposób wybrał? Powiedz mi. Czy nie taki, że dał faraonowi sen, który zwiastował coś mega ważnego? Czy nie wysłał właśnie Józefa i nie dał daru tłumaczenia snów Józefowi, aby ten wytłumaczył sen faraonowi i aby proroctwo zawarte w tym śnie właśnie nie sprawdziło się i nie dotyczyło mega istotnych, ważnych rzeczy, które dotknęły Egipt i również okolice Egiptu? Czy w ten sposób właśnie nie zjednał braci, rodziny Józefa z Józefem, a samego Józefa nie wyniósł na piedestał właśnie przez sen? Czy tak nie było? Czy to był mistycyzm? Czy może Jahwe, nasz Bóg, Stwórca, właśnie tak działa? Przez sny i przez wizję. Czy tak nie było? Znasz Słowo Boże? Znasz, umiesz czytać? Czytaj, ale nie wyzywaj, nie oskarżaj kogoś o mistycyzm. Bo to jest grzech, bracie, co robisz. Pamiętaj o tym. Pójdźmy dalej. Pójdźmy do Mateusza 2. Daleko nie pójdziemy. Mateusza 2, kolejny rozdział. I przeczytamy 13 werset. Mateusza, Ewangelia Mateusza 2, 13 werset. A gdy oni odeszli, oto anioł Jahwe ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić. W jaki sposób Pan Bóg, Stwórca Jahwe, zadecydował, jaką formę komunikacji wybrał, aby ostrzec, aby dać ostrzeżenie. Jaką formę komunikacji wybrał?
Ano wybrał formę komunikacji przez sen, w trakcie snu. Pójdziemy do Daniela 1, teraz z powrotem do Starego Testamentu, cofniemy się. Pójdziemy do Daniela 1. Zobaczymy, co Stary Testament mówi. Daniela 1. Przeczytamy 17 werset. Od 15 przeczytamy, żebyście więcej informacji mieli. A po upływie 10 dni okazało się, że ich twarze wyglądały lepiej i ich ciała były tęższe niż wszystkich młodzieńców, którzy jadali pokarm z potraw królewskich. Sługa zabrał więc ich potrawy oraz wino, które mieli pić, a dał im jarzyny. Widzicie, ja też jestem na jarzynach i cudownie się odtruwam. Moja cera jest jak u niemowlaka, a czuję się fantastycznie. To jest tak zwana dieta Daniela. Słuchajcie, o tym któregoś dnia jeszcze. Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę i zrozumienie we wszystkim piśmie oraz mądrość. Pamiętacie, co w Ewangelii Łukasza jest napisane, że otworzył im umysły, aby rozumieli pisma. Tu macie potwierdzenie, że to Jahusza, sam Bóg, musi otworzyć, Jezus Chrystus musi otworzyć rozumy, żebyśmy rozumieli pisma, bo inaczej ich nie zrozumiemy. Tym czterem młodzieńcom dał Jahwe wiedzę i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz mądrość. Ponadto Danielowi dał zrozumienie wszelkich widzeń i snów. Rozumiecie? Wszelkich widzeń i snów. Daniel miał tak samo, ten sam dar, który miał Józef. Potrafił zrozumieć, rozumiał właśnie sny i wizje. Tak ważne są sny, tak ważne są wizje ludzi, którzy chodzą w przymierzu, lub też nawet ludzi, którzy nie chodzą w przymierzu, ale czasami dla dobra całości Jahwe decyduje, aby tym nawet ludziom, którzy nie chodzą w przymierzu, nawet poganom, nieraz dać sny lub dać wizje. Po co? Po co? A zaraz wam powiem po co. Bo Słowo Boże odpowiada na pytanie, po co czasami otrzymuje człowiek grzechu, poganin, wizję lub też sen. Po co otrzymuje? Dlaczego otrzymuje? Bo nie tylko otrzymują wizje i sny ludzie, którzy chodzą w przymierzu. Są również i inni ludzie, którzy nie chodzą w przymierzu, którzy otrzymują wizje i sny. Pójdziemy do Księgi Hioba 33. Pójdziemy do Księgi Hioba 33. I przeczytamy w Księdze Hioba w 33 rozdziale. Przeczytamy od 15 wersetu. Bardzo ważne słowa przeczytamy. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku, wtedy otwiera. Kto otwiera? Co to, jakiś mistycyzm się tu dzieje? Kto? Jahwe otwiera. Bóg otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie, aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę. Kto może zabrać pychę? Komu zależy na tym, aby zabrać pychę od człowieka? Aby odsunąć człowieka od złego czynu? Tylko i wyłącznie może naszemu Stwórcy na tym zależeć. Stąd wiemy od razu, że to jest owoc Jahwe. To jest cudowny, dobry, wspaniały owoc. Po tym badamy, że ten sen jest od Boga. Po tym wiemy,
bo owoc tego snu jest Boży, jest święty. Rozumiecie? I po tym samym poznacie nauczycieli. Nauczycieli poznacie, proroków poznacie, po tym samym. Braci poznacie, siostry poznacie, po tym samym. Po dobrym owocu poznacie. Czytamy dalej. Powstrzymuje jego duszę od dołu, a jego życie chroni przed śmiercią od miecza. Słuchajcie, jak ja nauczam o szabacie, o czwartym przykazaniu Boga, jestem często wyzywany przez ewangelików od diabłów, od demonów jestem wyzywany. Tak samo jak Jezus był, Pan nasz i Zbawiciel, wyzywany od Belzebuba. Więc ja się zapytam od razu ewangelików teraz w tym nagraniu. Czy diabeł zakazałby wam grzeszyć? Czy diabeł zakazałby wam wypełniania któregoś z przykazań? Czy to jest owoc diabelski? Jeżeli ja mówię, przestrzegaj wszystkie przykazania z czwartym włącznie. Czy to jest domena diabła? Czy to jest owoc diabła? Czy owocem diabła jest to, że przychodzą ludzie, którzy są zniewoleni narkotykami, alkoholem, wulgaryzmami, cudzołóstwem i odrzucają swój styl życia, odrzucają grzech, przychodzą do Jezusa Chrystusa, przyjmują Boga i są zmieniani w tym miejscu, w tym zgromadzeniu przez nauczanie, które Bóg daje mi? Czy to jest owoc diabła? Czy ten człowiek, który miał sen, że ja mam diaboliczne oczy, jestem diabłem, czy ten sen był od Boga? Czy ta siostra, która miała sen, gdzie podtrzymywała mnie, a ja byłem hopeless, w beznadziejnym stanie i umierałem, gdyby ona mnie oczywiście nie trzymała. Czy to był sen od Boga? Czy może miał za zadanie mnie wprowadzić w depresję, w sytuację, w której nie mam nadziei, jestem zalękniony, boję się, zaczynam się czuć niepewnie? Czy ten sen tamtego człowieka, że jestem diabłem, nie powinien mnie wprowadzić w zwątpienie, czy ja, aby przypadkiem może jestem opętany i rzeczywiście mam diabła w sobie? Królestwo diabła musiałoby być wtedy podzielone. Bo nie może diabeł być we mnie i doprowadzać do nawrócenia ludzi zniewolonych przez niego samego. Rozumiecie teraz? Rozumiecie? Na tym polega zwiedzenie. Po owocach ich poznacie. Pamiętajcie. Czytamy tutaj dalej. 19. Każe go też cierpieniem na jego łożu i bólem we wszystkich jego kościach, tak, że jego życiu obrzydza chleb, a jego duszy przysmaki. Jego ciało niszczeje, nie do poznania, a wystają jego kości, które nie były widoczne. Jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do niosących śmierć. Jeśli będzie przy nim jakiś anioł, pośrednik, czytaj, Jezus Chrystus, w dniu dzisiejszym, tak? Ktoś, ewangelista, kto przyniesie Jezusa, tak? Czytaj. Jeden z tysiąca, aby oznajmić człowiekowi jego powinność, wtedy zlituje się nad nim i powie, wybaw go od zejścia do dołu, bo znalazłem okup. W tej samej księdze jest pierwsze i najstarsze zapisane proroctwo, że mój Zbawiciel żyje i w ostatnich dniach jego nogi staną na ziemi. To jest z księgi Hioba. I o tym właśnie tutaj też również jest napisane. I jego ciało odzyska dziecięcą świeżość, wróci do dni swojej młodości, będzie się modlił do Jahwe i on przyjmie go łaskawie, ujrzy jego oblicze, ujrzy jego oblicze. Jana 14:21. Kto będzie mnie miłował, mojego ojca, kto będzie zachowywał moje przykazania, objawię mu się. Ujrzy moje oblicze. Czytacie?
z radością i przywróci człowiekowi jego sprawiedliwość. Spojrzę na ludzi, jeśli ktoś powie, zgrzeszyłem, wypaczyłem to, co prawe i to, co nie było dla mnie korzystne. On wybawi jego duszę od zejścia do dołu, a jego życie ujrzy światło. Najpierw trzeba przyznać, ukorzyć się. Tak, zgrzeszyłem, popełniłem błąd. Wybacz mi, Panie. A Bóg Wszechmogący w swojej łasce i dobroci wybaczy ci i cię uratuje. Rozumiecie, o co chodzi? To jest main theme, to jest główne przesłanie w całym Piśmie Świętym. Jeśli mój lud się ukorzy, tak, i zawoła do mnie, ukorzony, to ja usłyszę i wybawię mój lud, tak? To jest nic innego jak odzwierciedlenie tego, co przyniósł nam Jezus Chrystus, prawda? Mateusza 1:21, wybawi swój lud od grzechów. Rozumiecie? Aby ten lud został prawdziwie zbawiony. Rozumiecie teraz? To jest całe przesłanie. Zakończymy pierwszą królewską 3. Pierwszą księgą królewską 3. Od pierwszego przeczytamy do piątego, żebyście mieli całość. I Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem Egiptu, pojął bowiem za żonę córkę Faraona i przyprowadził ją do miasta Dawida, zanim skończył budować swój dom i dom Jahwe oraz mur dookoła Jerozolimy. Lud jednak składał ofiary na wyżynach, dlatego że do tego czasu nie został jeszcze zbudowany dom dla imienia Jahwe. I Salomon miłował Pana, czyli Jahwe, postępując zgodnie z przykazaniami Dawida, swego ojca, tylko że składał ofiary i spalał kadzidło na wyżynach. Król udał się więc do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, bo tam była wielka wyżyna. Na tym ołtarzu Salomon złożył 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie Jahwe ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Znowuż we śnie. I powiedział Jahwe do niego, proś o to, co mam ci dać. Dalej nie będę czytał. The point jest taki, że Jahwe ukazał się Salomonowi we śnie. Czy dobrze czynił, czy źle czynił? Jahwe potrafił się ukazać właśnie we śnie. I to jest cały dzisiejszy przekaz, żebyście wiedzieli, że wyborem naszego Boga, suwerennego, niezależnego Boga, Jahwe, jego wyborem, wyborem Jezusa Chrystusa jest komunikowanie się z nami we śnie i w wizji. We śnie i w wizji, jeszcze raz powtórzę, we śnie i w wizji. I o ile mogę zrozumieć ludzi, moich zwykłych, naszych kochanych braci w zgromadzeniu, którzy niektórzy jeszcze nie otrzymali daru snów, nie otrzymali daru wizji, bo tak absolutnie może być. Oni otrzymają to, na wszystko przyjdzie czas. Nieraz Pan Bóg próbuje, testuje, sprawdza, egzaminuje. Patrzy, czy jesteśmy cierpliwi. I prędzej czy później daje te dary. O ile to mogę zrozumieć, to nigdy nie zrozumiem. I nie uwierzę w to, że ktoś chodzi w przymierzu i mówi, że jest nauczycielem, mówi, że jest pastorem, mówi, że jest liderem i nie ma wizji i snów od Jahwe. Nie wierzę takiemu nauczycielowi, nie będę słuchał takiego nauczyciela, nie pozwolę, aby taki nauczyciel nauczał w moim zgromadzeniu. Mówię wam poważnie, bo nie ma przykładu ani jednego w Słowie Bożym, żeby był jakiś nauczyciel, jakiś prorok, któryś z apostołów i nie miał snów od Jahwe i nie miał wizji od Jahwe. Dlatego nie wierzę takiemu nauczycielowi i nie będę go słuchał. I wam radzę,
tradycyjnie. Walizeczka i pia, nie ma was w takim zgromadzeniu. Jak tylko zobaczycie nauczyciela pseudo, który twierdzi, że jak jest sen, jak jest wizja? O, to jest mistycyzm. Uważajcie na takich, bo to jest mistycyzm. Tacy ludzie nie mają zielonego pojęcia ani o Piśmie Świętym, ani zrozumienia Słowa Bożego nie mają, a już na pewno nie mają żadnego błogosławieństwa od Jahwe pod kątem zrozumienia Słowa Bożego i relacji z Nim, bo to jest najważniejsze. Na tym kończę. Dziękuję za wszystko. Zapraszam jeszcze raz na konferencję 24 i 25 czerwca. Na dzisiaj kończę. Do przyszłego tygodnia, do szabatu następnego. Zostańcie z Panem Jezusem Chrystusem, zostańcie z naszym Stwórcą w pokoju Chrystusa. Amen.